Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Lightyear Frontier i na wstępie może zaczniemy od tego, że był update. Był update, który twórcy zapowiadali już jakiś czas temu. Niestety ja poprzednie dwa odcinki nagrałam dosłownie sekundę chyba przed tym update'em. Więc dopiero dzisiaj o nim sobie porozmawiamy. Chwileczkę porozmawiamy, ponieważ przede wszystkim tak. Tu się nic nie zmieniło. Zmieniło się na pewno, zacznijmy sobie do skrzynki. Zmieniła się na pewno pojemność skrzynki. Z 60 zrobiło się 120. To dla mnie jest największa i najlepsza chyba zmiana, jaka mogła powstać. Tu się wszystko robi, więc niech się robi. No teraz tak naprawdę na wszystko będzie... Wszystko będziemy mogli gdzieś tam sobie pouciskać. Na przykład zabierzemy stąd... O. I wrzucimy tutaj jedne skrzynki. No tak naprawdę nie ma to jakiegoś mega dużego znaczenia, bo i tak nam wszystko pobiera z tych skrzynek. Ale fajnie jest jednak, jak to jest poukładane, nie? Tu mamy proszki. Na czym my skończyliśmy? Olej z bulchewki 36 i miedziany drut 5. Drutu mamy, ale z bulchewką może być trudniej, bo mamy 28. Dobra, zacznijmy sobie od teraz jeszcze tutaj. Tu widzę, że jest wszystko podlane, bo... No i widać tych kwadracików. Ja wiem, że te kwadraciki są zawsze dostępne, ale właśnie ich nie ma. Glina. Glinę robiliśmy... Dobra, albo wiecie co, ja wezmę... No, coś się chowa za tymi moimi skrzynkami. Ja wezmę... 450. No, nie widzę, żeby coś było... Zawsze jak wchodzę do gry, to mam wrażenie, że jest jakiś taki, nie wiem, bug. Że gra potrzebuje czasu, żeby dopiero właśnie ta ekonomia ruszyła. I bet I have just the thing you need. Silnik, ławka. Nasiona. Na pewno zmieniono też Piper. Która już tyle nie gada. Chyba poukładali. Brudny silnik? Silnik? A mnie to się podobało, które? Te rycerze chyba mi się podobały, nie? Bo wszystkie inne wyglądają tak samo. Ohoho! Studnia! Zestaw nie zawiera wody. No szkoda. Ale ładne rzeczy. Pluszowy miś. Duży prostokątny, a to jest kwadratowy, znaczki, ale to można tworzyć, pompa wodna. Wow, i ma, ale jakie drogie, czemu to wszystko takie drogie? 1100 zasilnik, no ale ja nie chcę. W magazynie, aha, w magazynie. Ej! No co? Co to było? Zaraz. Gnom ogrodowy. O, a w ogóle kosztuje... Pewnie, że go zbuduję. W naszym ogródku. No. Niech sobie stoi. Co tam jeszcze mamy? Książki mamy. Tutaj to mieliśmy. Wychodek. A gdzieś tam pod drzewkiem będzie stał. O. No ja wiem. O, drewna nie mamy? Chyba wyrosły te drzewka, co tu posiałam wcześniej, nie? To sobie je zetniemy. Ciężowe kwiatki wyrosły? Jaki dzisiaj plan? Odratuj nizinne równiny zbuduj... A, wieża radiowa. Aha, no i sobie nie zapisałam ostatnio jednak, co było mi potrzebne. I o. Przeciążenie już? Aha, bo mam 76 kamienia przy sobie. Dobra, to odłożymy. Tylko tak, najpierw zbudujemy wychodek. Wygódkę. Piękna. Tutaj wszystko mamy poza gliną, ale glina się chyba robi. A tutaj potrzebowaliśmy miedziany drut, ale ja chcę na szybkość sprintu najpierw.
Nie mamy. Niestety. Bulchewki, żeby robić. Czerwone szkło, czerwona soczewka. Niech tutaj to będzie. A kamienie na przykład właśnie wrzucimy sobie tutaj teraz pustej skrzynki, którą mamy. A teraz ta skrzynka nam jest niepotrzebna. To będzie węgiel i kamień, a tutaj trzymamy aluminium. Aluminium jakieś, no w sumie aluminium jest lekkie, nie wiem czemu ono zawsze tyle ważyło. No i zabrakło nam 4 sztuk. Ale możemy iść spać, w sumie jest wieczór. Zobaczmy, czy nas nic nie będzie atakowało i prześpimy się, żeby przyspieszyć wzrost naszych roślin. Nasiona chwastów? Cokolwiek to znaczy, nie brzmi tak strasznie jak ten. Jak różowe bąbelki. Dzień 21. Good morning, sleepyhead. Let's build something jaw-dropping today. Something that'll inspire us while we do a hard day's work. One nie wyrosły jeszcze. I to też nie wyrosło. O nie. Może naprawili już podlewanie, ale właśnie. Siup. Chyba nie. Studnia niestety nie zawierała wody. Trudno. Klop, 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 klop. No co, jeszcze jeden dzień mam przespać? Trochę szkoda. A tu tam co było potrzebne? Kryształy niebieskie, miedziane druty. Twarde drewno mamy 12 tylko. O! Jak się narobiło tego wszystkiego? Ale spacja? Aha. Myślałam, że zestakuje mi wszystko, co jest. Niestety tak to nie działa. No dobra, mam jakieś tam... polijagody, co tam jeszcze można wrzucić? Może zwykłe? Niech się robią, no szkoda, żeby się nie robiło, nie? Okej, okay. A czy tutaj nam coś potrzebne było? Aha, olej z tego czegoś, co tam też rośnie. No, dobra. To tak. Nasze ulepszenia. To mamy, tak? Teraz tak. Olej szczyt pusty i... zwiększa moc węża, aby móc zmywać mocny śluz. Pewnie. Już nic nie damy rady. Teraz tu. Rdzeń zasilający. To tutaj, to nie, to nie. To nie. No i tutaj nam właśnie to zostało, ale... no, ta marchewka. Choć może pani będzie miała... jakąś bulchewkę, chociaż ona tylko nasiona ma. Come on up and take a look. Jakie to ładne. No mam bulchewki, ale ja mam 50 w magazynie. Nasiona to ja mam, tylko muszę poczekać, aż wyrosną. To jest problem. Także nie dziękuję. A tu nie masz nic w promocji, to nie. Ale te ręce, no może byśmy zmienili ręce, ale w stylu vintage. Ech, no dobra, kupię. Chcę zobaczyć, jak wyglądają. I czy będzie jakaś różnica. O, chyba to. A która to była noga? Prawa. No i teraz, czym one się różnią? No, no różnią się, ale... tak bardzo niewiele. Ło, czekaj. No ale... zamontuj. No, ja bym, wiecie co, ja bym zrobiła, ja bym pofarbowała tego naszego mecha, bo ten czerwony to jakiś taki za czerwony. Zróbmy się innym kolorem. Mamy tak.
Mamy czerwony, niebieski, fioletowy, różowy. Różany. Ten różany jest fajny, ale tego różanego mam tylko jeden. Ja go mogłam zrobić więcej, nie? A którego mi brakuje? Aha. I siup. Nóżki. Rączki. No jeszcze został ci ten, ale to zostanie czerwony. Albo zrobimy... Pokaż się. A może taki różowy, o. Ale tutaj mam ekwipunek, o dziwo. Będziesz taki, o. Ło, nawet to może być ładne różowe. Wiesz, taki różowiutki. Nasz domek też będzie różowiutki. No od razu lepiej, od razu widać, że my w nim jesteśmy. Dobra. Teraz co my tu mamy? Żółty las, 14 na 14, 3 na 10 skarby. Tu nam skarbu jednego brakuje i artefaktów, ale... Kamienisty szczyt, czy tutaj damy radę odtegować? Może chodźmy tutaj i to będzie w którą stronę? Tamtą. A, i tą wieżę radio. Kurczę, wieża radiowa. Najgorsze jest to, że... Ja mogę... No, gdzie to się robiło? Dziennik. Co tam było potrzebne na tą wieżę? Tak sobie myślę, że ta wieża jest w żółtym lesie i ona jest w drodze do naszego punktu, który sobie wyznaczyliśmy, więc ja po prostu tam zajdę jeszcze raz i... Chyba byłam. I zerknę, co tam potrzebne i już sobie tym razem zapiszę. Aluminium na razie nie zbieram. Jak już, to bym pozbierała miedź, nie? Jak gdzieś tam natrafimy. Ale aluminium bym ominęła. Bo ja tak poszłam... Poszłam inną stroną, tym razem do żółtego lasu. Wychodzi na to, że... że mi nie pozwolą wejść tak jak chcę. Chyba, że tędy jakoś. Tak sobie troszkę inną drogą idziemy. Ale zobaczcie, ile to jest drzewa. Znaczy, to drewno też nam się przyda. Jest go tu dużo, to o. I tędy sobie wejdę, nie? Ale on ślicznie wygląda, jak jest teraz taki różowy. Nie jestem jakąś wielką fanką różowego, chociaż muszę przyznać, że jest to ładny kolor, ale... Pasuje mu, pasuje. Chyba wkraczamy do lasu? Czy to dalej w jakiś dziwny sposób są... A. Czy ja przez te skały się przycisnę? Some things you just have to do yourself. No ja tu wejdę, ale mi jest mech potrzebny. Kolego, nie mogę cię jakoś przywołać? Dobra, to wiesz co? Ja sobie pobiegnę bez ciebie. O, a my tu nie mamy widoku trzecioosobowego, niestety nie możemy zobaczyć, jak wyglądamy. Mam wrażenie, jakbym była jakąś, nie wiem, myszką. To wszystko jest takie wysokie. Co my tu mamy? Twarde drewno. Dobra. A, i te niebieskie kryształy, których ja nie mogę wydobyć. Mogę już? Chyba nie. Nie, dobra, gdzie jest mój mech? Mech, mech, mech.
Gdzie? Za daleko byłeś? Może? Już się brzydka noc robi. Znaczy brzydka, ładna noc jest w tej grze. Idę do ciebie! Jest taki ślamazarny troszkę. Znaczy, ślamazarny taki... Tam nie przejdziemy, to jest najgorsze. Taki powolny, masywny, no ale taki jego, no to w końcu mech. Taki jego żywot. Ło, co to za figoł? Co to za figołki? Ja cię kręcę. Czekaj, bo... My mamy iść gdzieś tam. Do nas nie wpuścili. Nie, no chyba przez te kamienne szczyty będziemy musieli iść. To jest zabawne, co tu się dzieje z tym mechem. W takich sytuacjach, jak on gdzieś skądś spada. Ale czasem chciałoby się gdzieś tam wleźć. No nie, bo ja tu zrobię jakieś... No, ja tu zrobię kółeczko, dziękuję. Chyba nie potrzebuję. Bo tylko chcę sam barwio kwiat wziąć. Tu mamy... Uuu, a tu jest ta brama! To ona jest tutaj! I forgot to mention this huge door. It completely slipped my mind. Did some scans on it many years ago, but the readings were mostly nonsense. Now hang on a second. The energy readings are spiking right now. Could this place have been activated somehow? But it looks like it's got a bit more to go. Whatever we've been doing around here, let's keep doing it. No, musimy czyścić. Tu wchodzimy chyba na jakąś strefę, która jest niewyczyszczona. Kamienne szczyty, ale mamy już wystarczająco mocną sikawkę, żeby wyczyścić. No to może dzisiaj będą kamienne szczyty. Ale faktycznie taki bardziej czerwony ten śluz. O, brak amunicji. A gdzie tu jest woda? Oho, no właśnie. Gdzie jestem? Tutaj. Gdzie tu jest woda najbliższa? To jest woda tutaj gdzieś? Tam dopiero. Ale ciapciasz wolno w tym czymś. Czekaj, nie ten guzik, to tak chciałam. To jest woda? Jest to woda, dobrze. Stromorwiska. A w sumie stromorwiska to jest... A nie, to jest to z miedzią. Nie? O, bulchewka! To tylko nasiona, ale bulchewka nam jest potrzebna. A tu chyba byłam. Wyczyśćmy sobie dzisiaj te kamieniste szczyty. Cztery różne rodzaje surowców tutaj są, więc to chyba było to żelazo, to co widzieliśmy. To było tu? 50 plam. Jest trochę... A, i są chwasty też do zasysania. Też możemy... No to dzisiaj bierzemy... Na celownik. Tylko z tą wodą będzie ciężko, bo trzeba będzie za chwilę biegać po tą wodę, która jest dosyć daleko. Chyba, że tam gdzieś bliżej jest. Może zaraz dostaniemy się do jakiejś bliższej wody, chociaż... No, z kolejnej strony nie jest aż tak źle. Nie jest to drugi koniec mapy, prawda? Tylko, że jak tam do góry będziemy chodzić. Ops.
Teraz trochę chwastów. O. Co my tu mamy? Tu coś będzie. A będzie tu... No właśnie, żelazo. Super ekstra elegancko. Tu też pewnie będzie żelazo. Może nam się nie uda przed końcem dnia, nocy, wyczyścić to wszystko. O, tu jest woda. No widzicie. Wystarczyło się rozejrzeć. Człowiek latał tak daleko, miał pod nosem. Uważam, że w tych strefach właśnie ta woda zawsze jest w jakimś takim miejscu, gdzie zawsze w każdym biomie jest woda, żeby można było sobie spokojnie napełnić tą czyszczarkę. No co jest? Jakoś tak niechętnie. I tam na górkę jeszcze. Możesz biegać. Pobiegnij, może się uda to zrobić przed końcem nocy, chociaż wątpię. Nie robię sobie złudnych nadziei. Bo wody mi nie wystarczy. No właśnie. I... O. Don't forget where you parked it. Mhm. Ciężko zapomnieć. No nic, mało brakowało. Bo mam wrażenie, że to jest malutka strefa. Tutaj mamy właśnie na górce trochę. Aha, tam na górze jeszcze jest. To i tak by nam zabrakło chyba czasu. Tutaj. A tu gdzieś będziemy mieli wodę? A tu jeszcze są te chwasty. Region odratowany. Oh. Once again, life returns. Nice work. I just realized I forgot to tell you what the R in my name stands for. It's robust. There were a few other models, like nimble, efficient, adaptable, and so on. I was built to last. The others weren't. One by one, their signals went out. It was 100 or so years ago when the last one went dark. Been pretty lonely ever since. O, jakie to smutne. I co, wychodzi na to, że jeszcze dwie strefy? Jedna, druga. Restoring that region yesterday felt great. Maybe there was some more good to be done around here. Keep a lookout, will ya? Dobra. W opcjach gdzieś podobno można chyba zmienić właśnie o. Można w ogóle wyłączyć dialogi w tle, Piper. Zostawimy je sobie. Mam wrażenie, że nic się chyba nie zmieniło tutaj. A zmieniłam sobie jeszcze klatki. Wzięłam sobie na z nieograniczonych na po prostu 120. I od razu pececik zaczął być o wiele bardziej cicho i już nie buczy. Także jak ktoś z was ma problem, że za głośno wam mielą wiatraczki przy tym tytule, to... Uuu, żółty kolor, chyba nie mam żółtego. Radzę po prostu klatki sobie ustawić na stabilne. Jakąś 60-120, kto lubi. Mamy żółty kolor, to jest coś nowego, a to co to jest? Skamieniały owad. A to drewno też sobie wezmę od razu.
Może to drewno twarde? O, właśnie. W sumie jest nam potrzebne twarde drewo. A dokładnie 12 sztuk. No jest super ekstra elegancko, ale wiecie co, poza żelazem i żółtym kolorkiem usuń znacznik, bo ja jestem teraz tu. Żółty barwokwiat, węgiel. Aha, no to trzecie będzie żelazo. I coś jeszcze musi być. Czekać, nakarmię zwierzaki, żeby w razie czego to się fajnie odnowiło. Ale to jest słodka pasza, ja chyba tylko jedno miałam. On mnie kukurydza... Widzę tą kukurydzę tam właśnie. Chciałam zobaczyć, co to jest. Kolor kurydza. Czyli tak jak się domyślaliśmy wcześniej, po prostu jest to... kolorowa kukurydza. Słona pasza. No dobra, ale tu biegałam, tu czyściłam. Tutaj było to żelazo. Ale teraz czy ja będę mogła je wydobyć? To jest pytanie za 1000. Czy się nie odnowiło? Tu się odnowiło. O, tam jajka widzę u góry. Możemy, o. Żelazne części, żelazna rama, żelazna elektronika, sztabka żelaza, dom. Tylko... odnowiła się tylko jedna. Niestety, a chyba jej tu więcej za bardzo nie ma. Tej rudy, oczywiście mówię to w takiej odmianie. Chyba, że tu jeszcze... Zaraz wyjdziemy stąd. O, a tu wleźliśmy na górskie wybrzeża. Czy ja mogę cię jakoś stamtąd zassać? Dzięki. No. Jak mocne te plamy będą? No właśnie. Za mocne. Ale wcale mnie to nie dziwi. Trzeba najpierw ogarnąć jedno, żeby wziąć się za kolejne. Żelazne ulepszenia. Tylko te żelazne ulepszenia. No właśnie. O, a co to tak, panie? Żwirodynika? Pęd żwirodynki. Ale to fajnie wyglądało. Tylko i wyłącznie zwróciłam na to uwagę, dlatego że ten kwiatek wyrastał z takiego fajnego właśnie kamyczka. Czyli rozumiem, że to są te cztery... A nie, to stąd zabrałam. Aha, tu mamy kukurydzę, węgiel, rudę żelaza i kwiat. Okej. Okay. No dobra, ale jak już tu jesteśmy, to bym skoczyła na mój znacznik. Bo tam jest żelazo. No tu by trzeba było nakarmić zwierzaki, ale nie mam czym. Tutaj tej kukurydzy już nie widzę więcej. Można by było się przejść górą, żeby zobaczyć, czy tam nie ma przypadkiem gdzieś żelaza schowanego. Co bardzo wątpię, ale... Tu na dole też nie ma, tu też nie ma. No i super. Znaczy nie super, ale... Mała strefa, jest okej. Okay. Tam jest kukurydza jeszcze. A tutaj jeszcze to się chyba... kawałek zalicza tej strefy. O, tutaj jest jeszcze miejsce na żelazo. No ale niestety jest puste. Tak, i tutaj. Okej. Okay. Czyli tutaj jeszcze. Oho, mam cię. Ale bym ominęła. No, z czterema kawałkami żelaza wracasz do domu, to by było słabo. Żeby narobić paszy, wrócić tu, poczekać. Fajnie, że to jeszcze kilka się odnowiło.
Przeciążenie. Drzewko zostawiamy. Myślę, że zwykłego drewna możemy trochę wyrzucić. Weźmiemy tak, weźmiemy sobie kukurydzę jeszcze. Tu mamy kolejne żelazo. No, o, a tu mamy skarby. Don't forget where you parked it. Cześć. Węgiel. Jest żelazo. Aha, ale takie pojedyncze. Nie bójcie się, spokojnie. Ja teraz muszę wrócić. Op. No właśnie, trzy kawałki żelaza. I co my tu jeszcze mamy? Węgla nie kopię. Mamy żółty kwiatek. Więcej węgla i zwierzaki. I nie ma żadnego skarbu. To nie ma skarbu. Jak nie ma, to nie ma. Hop. I tu jest też żelazo, jakby co na przyszłość. Czyli tak naprawdę tu jest najwięcej chyba żelaza. Dobra. Staram się to zapamiętać. O, tu jeszcze jest kawałeczek. Zwierzaczki. Przepraszam. A jakie? Poczekaj, chodź tu. Nie bój się. Dobra, tutaj chodź. Słodka. No, my nie mamy słodkiej niestety przy sobie. Przeciążenie. No to... Kamień? Tak, wystarczyły trzy kawałki kamienia. Tu mamy ciebie. No tu jest jeszcze żelazo. No nie mogę go nie zabrać. Czekaj. Dawaj to żelazo jeszcze. Ja mi się jeszcze pomieć, jak już tu jestem, ale chyba wolę nie być przeciążona i po prostu iść sobie do domku. Tylko do domku jest tamtędy. Ja chyba tym dołem tam nie przejdę. Raczej domyślam się, że jakoś można było tu przez las, ale chyba wolę sobie przejść tędy. Dobra. W takim razie, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Ja sobie po prostu poczłapię do domku, bo trochę to zajmie, a my się w następnym odcinku widzimy już na miejscu. I będziemy patrzeć, co tam ciekawego nowego do krawcenia na nas czeka. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał i widzimy się w następnym. Bye!